Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, hamującego starzenie się organizmu. Jesień bywa piękna i słoneczna, jak opowiadają poeci, ale inni poeci mówią, iż może być chmurno, durno i nieprzyjemnie. Aby w tym chmurnym, nieprzyjemnym czasie nie zabrakło nam energii, możemy stosować zioła. Energii możemy dodać sobie pijąc kawę bądź herbatę, ale możemy też stosować bardziej zaawansowane metody. Taką zaawansowaną metodą jest na pewno łączenie surowców zielarskich. Korzeń żeńszenia oraz owoc guarany to znakomita propozycja. Połączenie tych dwóch surowców roślinnych powoduje, iż mamy więcej energii, łatwiej nam się uczy, mamy odporność na złą pogodę, na meteopatię oraz świetnie sprawdza się ona u osób, które muszą długo kierować samochodem w nocy. Stosowanie kawy, herbaty bądź tego połączenia ekstraktu owoców guarany i korzenia żeńszenia to działanie incydentalne, kiedy musimy sobie dodać energii na chwilę. Ale w sytuacji, gdy chcemy mieć tą energię cały czas, dobrze jest stosować tarczycę bajkalską, konkretnie korzeń z tej rośliny. Okazuje się, że ona ma wyjątkowe własności, wręcz odmładzające i że osoby i młode, i starsze, które przyjmują tarczycę bajkalską, czują się totalnie inaczej niż te osoby, które jej nie przyjmują. Mają więcej energii, chce im się uprawiać sport. No, są niejako młodsze i to nie tylko młodsze mentalnie, ale też czasami, jak to niektórzy pacjenci twierdzą, młodziej wyglądają. Jako że w ziołolecznictwie mieszanki są najważniejsze, warto do ekstraktu z tarczycy bajkalskiej dodać ekstrakty z owoców jagodowych albo wręcz jeść te owoce jagodowe. Szczególnie dobrze działają borówki czarne. Jak pokazują badania, które cały czas nauka prowadzi, szczególnie dobrze wpływają one na kondycję intelektualną, zwłaszcza osób starszych. Ale pamiętajcie Państwo też o tym, że czas jesienno-zimowy to także depresje jesienno-zimowe, zaburzenia nastroju i wtedy też zioła mają swoje działanie. Oczywiście mówiliśmy o tym w innych odcinkach, ale tu tylko napomknę, iż ziele dziurawca świetnie sprawdza się w nastrojach depresyjnych jesienno-zimowych. Ono uwrażliwia na promienie słoneczne, których jest tak mało. Oczywiście nie w ten dzisiejszy dzień, kiedy słońce, piękne słońce świeci cały czas. Niestety czasami w oczy. Proszę, aby Państwu nie kojarzyły się zioła, które stosujemy w jesieni jedynie z gorącą herbatą, która rozgrzewa nasz organizm. To również surowce, które poprawiają nasz nastrój. I o tych surowcach właśnie dzisiaj była mowa. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, hamującego starzenie się organizmu.